Ja. Proszę, to znów się teraz pójdę z tym z tyłu. W grupie. No dajmy ją. Kurwa, wykruszyła mi się ta kurwa szmata. Ona i do mnie będzie sapać. Ty mnie zaraz zakurwię. Ja dzisiaj będę miał pałę. Zaraz będzie za 20 minut pałę. Zobaczysz, ja będę chodził do mnie kurwa. Bo oni są tacy konfidenty. Zaraz dzwonią. Tak? Mhm. Ejcha jest zrobię. Żeby nie przyjechały kurwa te pałę. No kurwa, żeby nie przyjechali. Siedzenie. Dopierdoliła się do Janusza, nie? My sobie tu sami siedzieli, nie? Piliśmy se, mieliśmy pół litra, piliśmy se tutaj. Ja, ona się przyczepiła, jej haj zrobię za 20. Ja mówię, Janusz za 20 minut będzie policja. No, pukają mi, wchodzą, bo ja mam drzwi otwarte. Chodzą, nie mówię. Po 500. I dołeczek zaliczyliśmy. Taka to są kurwy, ty nawet nie wiesz, gdzie ty przychodzisz. To są same konfidenty. Gosia, gadaj coś do widzy. No dawaj. Pij piwo. Czekaj. Chcesz operować. Jeden gwint. Ja ci, Ari, wszystko kurwa oddam za ten dychacz. O kurwa. Zdycha, ja oddam. Na babce. Kurwa, afera to tutaj jest, odkąd ten blok stoi. Ten blok, tu była jednostka wojskowa. No, no. I te chłopaki nie mieli, no, oni mieli 5 minut, żeby się wykąpać. Kurwa, a potem zabrali tą jednostkę wojskową, bo ja to znam, bo to są moje lata. JP, JP. I zrobili no właśnie mieszkania, jak można. Jak są fajne mieszkania socjalne, a oni zrobili tutaj, pierdolili ludzi, jakby oni byli gnojem. Taka jest racja, jakbyśmy byli zwierzętami. Przecież tu nie ma czysto, tu wszystko możesz złapać. Tak? Ja się tu leczyłam. Pół roku. Poszłam się wykąpać, wiesz? No, no. I dostałam wrzodów ropnych. Pół roku. Czy antybiotyki? Dopiero trzeci na mnie, bo ja jestem alergiczką. Monika ja mówi, że jesteś śliczna. Trzeci antybiotyk dopiero na mnie pomógł. Bo wiesz, by mi nogi odjebali. Normalnie by mi ucięli nogę i tyle, bo tak było. 333 osoby. Cały czas właśnie. Ale to nie wie, bo Ari tutaj mało jest teraz. No, no. Ale wcześniej był. Ale oni mają na parterze naprawdę zrobione. A do mnie tutaj wszyscy wchodzą, bo nie mam klucza. Oni mają klucz, a ja nie mam klucza. Każdy się idzie kąpać, nie wiesz, jaki menel ci się przyjdzie i się wykąpię. A skąd wiesz, że ma świeżo? Ja mam leczona pod kontrolą świeżo. Okazało się, że nie. Ja się dostałam jakichś bakterii z wody. No, no. Ja mam uczulenie na... kurwa, jak to się nazywa? Daj klucz, zamknę drzwi. Chemia. Daj klucz z mieszkania, drzwi zamknę. Ja nie będę zamykać. Kurwa, jak policja... A ja się nie boję. Słuchaj, nie ma klamki, stary. A co się stary, wstydzisz, że jesteś a ja tam u mnie? Zasunąłem. Wstydzisz się tego i tak wszyscy wiedzą, że przychodzisz do mnie. I normalnie możesz tu być. Nie bój się. No, jesteśmy ubodza na chacie. Dobrze. Ja bynajmniej się nie mogę powstydzić, ja mogę każdego wpuścić do domu. No i gra. 405. I tak ma być. Ja mam czysto, ale żeby wszyscy mieli czysto. Macie jakieś pytania, to też piszcie tutaj, no zawsze pytanko jakie można zadać. Wszystko. Mówią, że jesteś niezła laska. No. A ja mam wyjebane. Macie odpowiedź. Nie, mnie chłopy nie interesują. Ale to kurde, ja, Katarina ci to napisała. No, może przyjdzie, ja mu obecna puloka je. Bo mnie to nie interesuje. Uczulenie na chemię?
Bednarek nawet tyle nie ma. Jedyna osoba, która mnie interesowała, to był Arek Kwieciński z Świeta. On mnie bardzo interesował, ale jego już nie ma. Już go pogrzebali, a ja... Mój błąd, w ogóle nie miałem puszczoną tą delegację. Miałem go zatargać do tego szpitala z powrotem. Lekko. A on nie jedzie na delegację. O 16 zrobiłem mu obiad. Czekaj, on mnie o to poprosił. No tu może twardy. Tam masz zasuwę, normalnie stary zamek. Fru. Zamek. Wiesz, to jest zamek? Kurwa. Normalnie to. O właśnie. Aha, bo ja to zamknęłam, nie? Kurwa, nie masz chodzić. Dajcie chwilę. Ja, bo ja to zamknęłam i zaraz zamknę. Droga do wyjścia. No czekaj. Zaraz będą pytania, na razie dochodzenie, jak drzwi otworzyć. Chuj, uziemieni, wyjdziemy z drzwiami. Kurwa, Max. Kondzio pyta, czy może na melanż paść. Padaj. Padaj, zapraszamy cię osobiście. Czekaj. Ja stary, 600 osób. Dobrze. Nie swoje. Tak jest, właśnie, do słynnego kibla idzie. No nie umiesz wyjść na razie z domu. Zaraz ja to otworzę. Podejdź, kurwa, ja to otworzę. Przemek pyta, co tam, Adriano? Zamek się zaczął. Przemek. Tylko nie rozpierdol mi tego, bo ja nie mam swoich rzeczy. Kurwa, ja wam to muszę otworzyć, tak? Patrz. Możecie się wyszedł drzwiami. Dobra. Tutaj kontynuujemy. Jak mówię, żeby były drzwi otwarte... Nikt nikogo nie będzie dymał, zamykać. Sorry. A czy ja mam coś do ukrycia? Teraz, bo mi seks robię albo coś? Nic z tych rzeczy. No. Siedzimy za spokojnie. Ja mam kurwicę jak chuj. Powiem ci, że tak mnie wkurwiają te ludzie. Trzymaj. Dzięki. Tak mnie wkurwiają te ludzie, wszyscy do mnie kurwa coś sapią. Aż Gusza znowu wysiądzie. Już mi groził 8 lat. Pobiłam kolesia. No. O tej Moniki syna. No. A wiesz po co? Przyszedł do mnie. Ugościłam go. A ta kurwa mi wyjebała. O kurwa. O, złodziejstwa nienawidzę. Ty, tu pieniądze powinny leżeć i ja ich nawet nie dam. Ja nawet zapałki ci nie wezmę. Ja jestem z ulicy. Jest na ulicy praktycznie 5 lat byłam. Na ulicy. Po znajomych. Ty oni mi wszystko powyżali. Telefony, pieniądze, narkotyki. Wzięła. Dopóki on nie przyjdzie i mi nie powie, mogę. Nie ruszę. Ja jestem dzieckiem ulicy. A pochodzę naprawdę z dobrego domu. To ja pitłam. Moja miała mojej matki dosyć, ja pitłam. Spierdoliłam i na ulicy żyłam 5 lat. Dupiłam się w heroinę. No. Wyszłam sama. Bez ośrodku. Bardzo ładnie. Bez niczego. Wiesz co zrobiłam? Wróciłam do mojej mamy i poprosiłam na kolanach, żebym przyjął. Miałeś się. Albo do niej idę. Niedużo, wyście mi, że niedużo. Nie? Ona przyjęła. Miałem się, ale ona nie miała prawa wyjścia. Ona co się zbliżała, wiesz, jak masz drzwi, to miała taką szybę, nie? Ja mówię, a ja do niej. Wypierdalaj ci stare kurwo. Do własnej matki takie miałam loty. Ale po heroinie są naprawdę loty. Głody, boli cię wszystko. Wszystko cię boli. Nie umiesz. A ty kabujona tam. On mówi, mamusiu, ja ci wyniosłem wiaderko. Nie miałem wiaderka, no do bychacy nie szło. Ja ci wyniosłem. Dziękuję na tamku. A ja mówię, tamku, zrobiłbyś mi herbatki. Bo ja nie dam rady, ja się nie mam nawet podnieść. Bo to cię wszystko boli, paraliżuje cię ból jak chuj. No. Serce cię boli, ty nie wiesz, czy ono ci ma wyrwać, czy co.
Moja matka do mnie się nie mogła. Kolegi przychodzili. Gośka, Błażej do ciebie, nie? Gadaj coś tam, chyba kręcić. Błażej do ciebie. A ja mówię, to powiedz mu, że Gosi nie ma, Gosia się utopiła w Maślance i nie ma Gosi. Zadzwoniła moja siostra. Nie mam. Zadzwoniła moja siostra z Berlina. Irena, zabieraj mnie. Masz opowiedzieć pazę z heroiny. Miała... brałam heroinę. No, jak to wyglądała kapa z heroiny, jak to ci pała się, pytają chłopaki. Było zajebiście na początku, a potem... No. Jak odstawiasz, zaczyna cię boleć. Masz taki stan grypowy, ale 40 razy kustasz, mocniej. Kustasz. No, no. Ja to zostawiłem, pojechałem do Berlina. Ale tam się znowu wdupiłem, tylko już nie tak, tylko do nosa. Tam są budki. Normalnie, wszędzie kupisz szykawki w tych budkach, 2 euro wciepuję. Jak ja zobaczyłam bajzel tam, jak oni są naćpani, nie, ja mówię, Krzysiek, ja nie chcę.